Trzy mecze bez zwycięstwa, dwie porażki z rzędu, zero wygranych. To bilans Radomiaka w 2022 roku. Czy zatem Zieloni mogą mówić o kryzysie? O tym sobie porozmawiamy dzisiaj. Rozłóżmy te trzy mecze na czynniki. Pierwszy mecz z Wisłą. Wisła tutaj przyjechała do Radomia. To był pierwszy mecz. Wiadomo, jedna i druga drużyna była po fazie przygotowań. Wisła niby, można powiedzieć, drużyna, która już tak samo jak Radomiak nie walczy o utrzymanie, ale jednak Radomiak walczy o pierwszą trójkę, Wisła nie. Ale to tylko dlatego, że Wiślacy są dobrzy u siebie, między innymi Radomianie się o tym przekonali, na jesień przegrali tam, doskonale pamiętamy, 0-1. No ale Wisła na wyjazdach nie gra za dobrze, więc przyjechała do Radomia, każdy liczył na otwarcie roku. No niestety remis. Bardziej też zabolało to, że Radomiak stracił gola na 1-1 po 3 minutach, tylko się Radomianie cieszyli 3 minuty z tego prowadzenia. Ale szanujemy, jeden punkcik, pierwszy mecz. Tak jak powiedziałem, to jest pierwsze spotkanie po obozie, pierwsze spotkanie w 2022 roku. Przyjęliśmy to na luzie. Kolejne spotkanie u siebie z Rakowem Częstochowa. Przyjechał trener częstochowian, wojenkę toczył delikatną z naszym trenerem. Mówił, że on już rozpracował zespół Zielonych, wie doskonale, jak się poruszają na boisku i tak dalej, że przyjechał tutaj po zwycięstwo. No niby zwycięstwo było, ale dlaczego? 13 sekunda, pierwsza akcja gości, gol. Brak koncentracji było ewidentnie. Też delikatnie na farcie, no bo uderzenie tego piłkarza, nawet zapomniałem jak on się nazywa, piłka po prostu idealnie mu się położyła na nogę. On próbował kilka jeszcze razy tak samo uderzyć. Pamiętamy rezultat, nic mu nie wychodziło, po prostu mu się udało i tyle. Radomianie mieli swoje szanse, częstochowianie też mieli swoje szanse, jednym i drugim nie wychodziło. Piłka wpadła tylko w 13 sekundzie, inaczej nie chciała wejść do tej siatki, ani do jednej, ani do drugiej. Ok. Raków na papierze, dwa razy silniejszy od Radomiaka. No dobrze, jedna porażka. Zabolała, bo to pierwsza porażka u siebie w tym sezonie. Ale mieliśmy kolejny mecz do Grodziska Wielkopolskiego. Wybraliśmy się. Warta, która wygrała z Legią, można by powiedzieć, że na fali przystąpiła do tego meczu. Miała kilka spotkań bez przegranej. Dobrze weszła nie tylko w rok, ale jesienią dobrze kończyła. No i co? Do przerwy wszystko się ułożyło dobrze. Radomiak prowadził. Warta nie oddała ani jednego celnego uderzenia na bramkę Filipa Majchrowicza. Po przerwie coś się rozsypało. Pierwsza akcja Warty, gol. Druga akcja Warty, kolejny gol. Poszli za ciosem, kolejne sekundy, 3-1. Wszystko się rozleciało znowu. Koncentracja, tak jak powiedziałem, na początku z Rakowem. Straciliśmy bramkę na początku drugiej połowy z Wartą. Znowu tracimy. No tutaj trener dobrze ustawił chłopaków, widać, że są dobrze przygotowani, tylko że tutaj głowa. Tu musi teraz przyjść jakiś człowiek, porozmawiać, tu trzeba dobrze. Też apeluję do kibiców, żeby teraz nie rzucali chuja albo czymś tam. Przyjść trzeba, dopingować, tym bardziej, że Radomiak ma teraz ciężki terminarz u siebie z Lechią, później z Pogonią na wyjeździe. Pogoń, wiadomo, liderem jest. Ciężko, ale uważam, że będzie dobrze. Ogólnie to, jak oglądało się ten ostatni mecz w Grodzisku Wielkopolskim, kiedy kamery pokazały na ławkę rezerwowych, na trenera, na zawodników, to widać było, że po tym 3-1, to była minuta 56 czy 57 i tak kamery pokazały na ławkę, trener sobie usiadł, no tak jakby trochę był lekko załamany. No ja mu się nie dziwię, no wszystko dobrze wygląda, tak, wychodzimy na drugą połowę, nagle tracimy 3-1. W ogóle jedną akcję tylko przeprowadziliśmy bramkową w drugiej połowie, kiedy przegrywaliśmy już 3-1, Angielski wbiegł w pole karne, wycofał do Abramowicza. Abramowicz za pola karnego uderzał minimalnie tuż obok bramki Lisa. No niestety, no nie udało się, ale tak jak powiedziałem, kryzysu nie ma. Radomiak już to przechodził w rundzie jesiennej, miał kilka spotkań bez zwycięstwa, miał dwa mecze pod rząd przegrane w Zabrzu, w Pucharze Polski z Górnikiem, w Mielcu ze Stalą ligowy mecz, więc to już przechodziliśmy. Radomiak dokonał transferów, co prawda troszeczkę późno tych transferów dokonał, bo w styczniu tylko przyszedł Olejarka z trzeciej ligi, znaczy z drugiej ligi, z trzeciego poziomu, ze Stali Rzeszów, ale on jest kontuzjowany, nie można go brać teraz pod uwagę. Kolejni zawodnicy, którzy przyszli, to przyszli w tym miesiącu, więc muszą się jeszcze dograć, muszą zobaczyć, poznać zespół, poznać myśl szkoleniową,
trenera. Myślę, że to już na dniach ruszy, maszyna po prostu odpali i będziemy widzieć tego Radomiaka, którego widzieliśmy jesienią. Jest dobrze. Jest dobrze, jeżeli się ze mną zgadzacie, dajcie mi lajka. Jeżeli nie, napiszcie w komentarzach, dlaczego nie. Chętnie z wami porozmawiam. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.